Powstanie styczniowe wybuchło 152 lata temu, 22 stycznia 1863 roku. Przyjmuje się, że trwało około 450 dni, chociaż jeszcze później też trwały walki, zwłaszcza na Podlasiu. I według historyków obliczono, że miało miejsce w tym czasie ponad 1200 bitew i potyczek. Przy czym na województwie lubelskim, na tym naszym guberni lubelskiej w tym czasie, tak byśmy powiedzieli, tych potyczek, bitew było też ponad 200. Spora część z tej liczby miała miejsce i na naszej ziemi biłgorajskiej. Też przypomnę, że w tym czasie jeszcze nie było powiatu biłgorajskiego, ten powstał kilka lat później, myśmy wchodzili w tym czasie w skład powiatu zamojskiego. Ale było o tyle istotne i dlaczego sporo rzeczy tutaj się w tym czasie działo, dlatego że te tereny były terenami nadgranicznymi, ponieważ południowa granica powiatu zamojskiego w tym czasie, a więc tutaj tych terenów naszych biłgorajskich, to były tereny pomiędzy Galicją a Królestwem Polskim, albo jak ktoś woli, pomiędzy Cesarstwem Austro-Węgierskim a Cesarstwem Rosyjskim. I dodatkowo na tym terenie tylko w dwóch miejscach tu w okolicy były przejścia graniczne, takie oficjalne. Jedno przejście oficjalne graniczne było w Krzeszowie na Sanie, drugie tutaj od Tarnogrodu w kierunku Majdanu Sieniawskiego przy tak zwanej Końskiej ulicy. A reszta terenu to już tego Państwu akurat nie trzeba tłumaczyć w żaden sposób, bo sobie najlepiej zdajecie z tego sprawę. To w większości tereny lesiste, bagniste, a co za tym idzie, no na pewno słabo pilnowane i łatwe też do tego, żeby je przejść, nie przechodząc oficjalnym przejściem granicznym. I dlatego też w momencie, kiedy w Galicji tworzyły się oddziały powstańcze, gdzie się formowały, gdzie zbierano pieniądze, gdzie zbierano broń, tędy też przez naszą granicę te oddziały się przedostawały i tutaj też no, siłą rzeczy w dużej mierze mogły też i toczyć się jakieś walki bezpośrednio. Jak to wszystko wyglądało na terenie naszej ziemi biłgorajskiej? W momencie wybuchu powstania styczniowego, w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku w Biłgoraju również powstańcy zebrali się, może nie w samym Biłgoraju, ale w sąsiedniej wsi Puszczy Solskiej, to dzisiaj dzielnica Biłgoraja, tam przy klasztorze franciszkańskim i było ich nawet, no jakby się wydawało, nawet całkiem sporo, bo około 200, więc no można by było powiedzieć, że dużo, ale ze względu na to, że grupa była spora, ale mieli bardzo mało broni, rozeszli się i postanowili zebrać się na następną noc i wtedy już uderzyć na stacjonujące w Biłgoraju oddziały wojsk. Zebrano się na drugą noc. Było ich co prawda dwa razy więcej, niemniej jednak tej broni nadal było niewiele, ale powstańcy postanowili udać się do lasu, udali się do osady Maziarze. Tam założyli obóz. Oddziałem dowodził w tym czasie poczmistrz Trębicki. Niestety wskutek tego, że w czasie czyszczenia broni został ranny, no oddział został niejako bez dowódcy. Powstańcy przyłączyli się więc do oddziału pobliskiego, oddziału pod dowództwem Hugona Henryka Gramowskiego ze Zwierzyńca, leśnika działającego w strukturach ordynacji zamojskiej. Niestety ten oddział, no można powiedzieć, też za długo nie działał, dlatego że Henryk Gramowski zginął w walkach zaraz 31 stycznia 1863 roku w bitwie w Tomaszowie Ordynackim, dzisiaj byśmy powiedzieli w Tomaszowie Lubelskim, i oddział uległ rozformowaniu. Ci powstańcy w większości albo wrócili tutaj do domów, albo przechodzili na tereny Galicji, żeby tam szukać kolejnych oddziałów, gdzie można by było walczyć. Przypominam jeszcze, że to jest środek zimy, powstańcy w dużej mierze poruszają się pieszo, warunki były w tym czasie no dość jednak trudne.
Powstańcy, tutaj taki pierwszy większy oddział, który pojawił się na tym terenie, w okolicach Biłgoraja, na naszej Biłgorajszczyźnie, to jest właśnie oddział pod dowództwem pułkownika Leona Czechowskiego, który pojawił się w połowie marca 1863 roku i na tym terenie stoczył 3 bitwy. 20 marca miało miejsce 2 bitwy, jedna pod Jedlinkami, druga pod Suszką, gdzie powstańcy zostali zaatakowani i potem właśnie najpierw pod Jedlinkami, potem wycofywali się w kierunku Tanwi, tam w kierunku właśnie Suszki. Tam po raz drugi zostali zaatakowani i na nocleg przeszli w okolice Rudy Solskiej i na drugi dzień, 21 marca 1863 roku, doszło do bitwy w tak zwanym Lesie Ciosmańskim, czyli niejako tutaj. Ale że ta bitwa była rozciągnięta w czasie i przestrzeni, trwała kilka godzin i to nie było tak jedno miejsce wybrane, tak jak my tutaj mamy pomnik, świadczy chociażby o tym, że ten pomnik też znajduje się na terenach bitwy, ale możemy także tutaj do tej bitwy zaliczyć chociażby kapliczkę przy tak zwanej już nieistniejącej Gajówce Szlak, gdzie spojrzymy na jedną z tych kapliczek i pisze właśnie, że w tym miejscu zginęło 4 powstańców. Akademik Dąbczański właśnie i jeszcze 3 innych. Ale też możemy do tej bitwy doliczyć pomnik postawiony kilkanaście lat temu, w 1996 roku w Banachach, upamiętniający też właśnie miejsce śmierci powstańców, którzy skądinąd polegli w tej bitwie, są pochowani albo na cmentarzu, z kolei jeszcze w Hucie Krzeszowskiej, albo właśnie już poza terenami. Ci ranni, którzy zostali z tych terenów zabrani i zginęli, zmarli potem, pochowani są na terenie już Galicji. Po tej bitwie, po 21 marca, oddział pułkownika Leona Czechowskiego wycofał się z tych terenów. Potem na tym terenie kilkakrotnie, 4 kompanie przeprowadził pułkownik Michał Lelewel Borelowski, który tutaj także stoczył kilka walk już w nieco późniejszym terminie. Między innymi walczył 16 kwietnia pod Borowymi Młynami i 24 kwietnia pod Józefowem. To miejsce pod Józefowem jest upamiętnione zarówno krzyżem na domniemanym miejscu śmierci jednego z powstańców, Mieczysława Romanowskiego, poety, autora poematu Dziewczę z Sącza, ówczesnie bardzo dość takiego popularnego poety romantycznego, gdzie zginęło też 29 innych powstańców. I jest tam przy drodze z Józefowa do Osuch, jest i pomnik z kamienia Piaskowca przy drodze, a jakbyśmy w drugą stronę, po drugiej stronie drogi zeszli trochę właśnie w dół, to Państwo też doskonale wiecie, natkniemy się właśnie na drewniany krzyż, na to miejsce domniemanej śmierci Romanowskiego. Ci powstańcy z kolei pochowani są na cmentarzu w Józefowie. Michał Lelewel Borelowski, walcząc na tych terenach, pojawiał się trochę tutaj, przechodził dalej, wracał do Galicji zebrać siły, zebrać właśnie ludzi, zebrać właśnie pieniądze na dalszą walkę, wycofując się przed ścigającymi ich Rosjanami. I w momencie, kiedy on się już z tych terenów wycofał, dochodzi też do kolejnych tutaj 2 zwycięskich walk dla Polaków, również na terenie granicy pomiędzy zaborem rosyjskim a zaborem austriackim. Mam tu na myśli 2 bitwy pod Kobylanką, 1 i 6 maja 1863 roku. To miejsce również jest upamiętnione w sposób taki dość ciekawy, bo z jednej strony pomnik stoi już po stronie ówczesnej właśnie granic, po stronie galicyjskiej, jakbyśmy powiedzieli, patrząc jeszcze z ówczesnych, według granic ówczesnych. Natomiast też wiem, że w zeszłym roku został postawiony krzyż, ale już po naszej stronie w lesie też można go zobaczyć i Państwo doskonale wiedzą, że strasznie trudno tam trafić.
miejsce takie dość na uboczu. Niemniej jednak tam pod wodzą generała Antoniego Jeziorańskiego powstańcom udało się wygrać, stoczyć dwie takie zwycięskie potyczki z oddziałami rosyjskimi, po czym wycofali się w kierunku Huty Krzeszowskiej i tam 11 maja 1863 roku ponieśli porażkę. Broń została zakopana, powstańcy wycofali się za kordon, za granicę. I cóż mamy? Następuje lato, następują kolejne kampanie, pojawiają się na naszym terenie kolejne oddziały partyzanckie. Tutaj warto wspomnieć przede wszystkim o kolejnej wyprawie Marcina Lelewela Borelowskiego. I to już mamy początek września 1863 roku, kiedy doszło do bitwy 3 września pod Panasówką, zwycięskiej dla Polaków, bardzo takiej dość słynnej, ale nim doszło do tej bitwy pod Panasówką, 2 września 1863 roku, miała też miejsce potyczka pod Biłgorajem. Tutaj, gdzie mamy dzisiejszy zalew, bardzo blisko, na skraju lasu, doszło do starcia bez strat w ludziach po obu stronach pomiędzy oddziałami Kajetana Ćwieka Cieszkowskiego i oddziałami rosyjskimi. Oddziały polskie wycofały się, potem doszło do sformowania się porozumienia właśnie z oddziałami Marcina Lelewela Borelowskiego, działy się wspólnie, wycofały pod Panasówką i 3 września doszło tam na polach panasowieckich do zwycięskiej bitwy z oddziałami rosyjskimi, oddziałami, w której, no można powiedzieć, Rosjanie ponieśli sromotną klęskę, kilkakrotnie więcej Rosjan też w tej bitwie zginęło. Cóż z tego, skoro już 6 września 1863 roku pod niedalekim Batorzem koło Kraśnika Marcin Lelewel Borelowski ginie w potyczce, tam też jest pochowany. Te walki są o tyle jeszcze istotne, że w tych oddziałach Marcina Lelewela Borelowskiego walczyli nie tylko Polacy, ale walczyli też Węgrzy. Niary, Walisz, inni, którzy zginęli w tych potyczkach, zginęli w tych walkach. I to też jest taka właśnie przyczynek, że Węgrzy od swoich powstańcach z tego czasu pamiętają i czasami jeszcze niech przedstawiciele ambasady węgierskiej pojawiają się na uroczystościach w Zwierzyńcu. I w zasadzie można powiedzieć, że ta bitwa pod Panasówką 3 września to była taka i największa, i najbardziej znaczna bitwa w czasie powstania styczniowego na naszym terenie. A potem następuje taki niejako powolny schyłek. Dochodzi jeszcze do bitew i pod Gorajem, i pod Momotami, i pod Hutą Krzeszowską. Niemniej jednak te potyczki już mają dużo mniejsze znaczenie, dużo mniejsze są też oddziały powstańcze. I powstanie na naszym terenie zamiera wiosną 1864 roku. Ostatnie bitwy, ostatnie potyczki, to jest potyczka pod Momotami i pod Janowem Lubelskim, już tamtą stronę. Natomiast samo powstanie nie zakończyło się tak po prostu, bo po powstaniu styczniowym nastąpiły represje. Dużo miast na terenie tutaj Królestwa Polskiego i na naszym terenie też utraciło prawa miejskie, między innymi czy Józefów, czy Krzeszów, czy Trampol, czy Gorej. Te prawa miejskie albo odzyskały, albo nie odzyskały, a i to dopiero niektóre ponad 100 lat później. W ramach represji też nastąpiła kasata klasztorów. Tutaj na naszym terenie skasowano właśnie klasztory, zakonnicy, z których współdziałali z powstańcami. Tu między innymi mam na myśli klasztory franciszkanów konwentualnych, czarnych w Górecku Kościelnym i w Puszczy Solskiej. Ale też, co trzeba powiedzieć, nastąpiły liczne kasaty majątków niektórych powstańców, którzy brali udział w powstaniu,
i zsyłki na Sybir, z których nie wszyscy wrócili. To nie były tylko zsyłki na Sybir szlachty, ale to też na Sybir trafiali zwyczajni, przeciętni mieszkańcy Królestwa Polskiego, często właśnie też chłopi, nie wszyscy wracali. Na Sybir trafiali też księża z naszego terenu, chociażby walczący czy współdziałający z powstańcami, ksiądz Matraś, który na zesłaniu był 18 lat, pochodził z Biłgoraja, pracował w 1863 roku w Krzeszowie, a co istotne zostawił spisane później wspomnienia, bardzo interesujące, trzy publikacje, ksiądz Bartłomiej Chwała, ksiądz Maluszkiewicz. Oni działali w czasie powstania styczniowego, oni byli zesłani na Sybir. I dlatego też tym bardziej ważne jest, żeby o tamtych bardzo odległych, ale jednak dalej w jakiś tam sposób czasach ważnych, istotnych pamiętać. A tutaj jeszcze tylko wspomnę jednym zdaniem, że jak jechaliśmy na tę uroczystość, każdy z nas na pewno po drodze mijał liczne krzyże. Część tych krzyży była biała, część tych krzyży jest ciemna. To są tak zwane białe i czerwone figury, również związane z powstaniem styczniowym. Warto na te miejsca zwracać uwagę. Warto zwracać uwagę także na inne ślady pozostałe jeszcze po powstaniu styczniowym. I dziękuję za możliwość, że tutaj ten pomnik na pamiątkę tamtych wydarzeń mógł powstać. To wielka zasługa Nadleśnictwa Biłgoraj, bo myślę, że dla turystów, którzy tędy gdzieś przejeżdżają, będą mogli się zatrzymać, zastanowić i też uświadomić sobie, że i w tym miejscu toczyły się kiedyś jakieś walki, potyczki o wolność Polski. Dziękuję.